Przed nami ostatnie dni wakacji letnich. W szkołach trwają już przygotowania do nowego roku szkolnego. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Widzimiu Starym rozpoczną naukę w nowych i czystych klasach. W tym bowiem roku zakończono budowę nowej części szkoły. Budowa trwała 2 lata. Kamień węgielny pod budowę tejże szkoły położono w czerwcu 1994 roku. Dyrektor szkoły magister Sławomir Wieczorek obiecuje, że budynek będzie gotowy zgodnie z założeniem, czyli na pierwszy dzwonek. Panie dyrektorze, w czerwcu 1994 roku rozpoczął Pan rozbudowę szkoły w Starym Widzimiu. Jak daleko są zaawansowane prace na dzień dzisiejszy? No trudno powiedzieć, że ja rozpocząłem tę rozbudowę. Faktycznie może lepiej powiedzmy, że ruszyła budowa w czerwcu 1994 roku. W tej chwili mamy sierpień 96 roku i dokładnie 3 września o godzinie 10 będziemy tą szkołę otwierać. Także jeśli chodzi o zaawansowanie prac, to można powiedzieć, że w tej chwili trwają prace wykończeniowe i porządkowe. O ile izb lekcyjnych zwiększy się? W nowym budynku będziemy mieli 7 izb lekcyjnych. Zachowamy 2 izby lekcyjne w starym budynku szkoły i w tym kompleksie zmieści się cała nasza szkoła podstawowa. A dotychczas to sytuację mieliśmy taką, że szkoła pracowała w 5 budynkach i te 5 budynków znajdowały się w 2 miejscowościach. Będzie to pełna szkoła ośmioklasowa, tak? Tak. Dobrze rozumiem? W pierwszym roku, teraz po rozbudowie, będzie szkołą 7-klasową. W przyszłym roku już będzie pełną 8-klasową szkołą. Bardzo ładnie to wygląda, ten budynek. Kto był projektantem tego budynku? No tak się szczęśliwie składa, że możemy tutaj pochwalić naszych wolsztyńskich architektów z zespołu usług projektowych. Faktycznie szkoła jest piękna, swoją architekturą nawiązuje do starego budynku. Szczęśliwego otwarcia nowego roku, no i zadowolenia z tego budynku. Dziękuję bardzo, dziękuję i wierzę w to, że ten budynek będzie z wielkim pożytkiem służył i to nie tylko, myślę, mieszkańcom jednego i drugiego Widzimia, ale i całej naszej gminie, i województwu, i w efekcie też naszemu krajowi. No a przed nami jeszcze pracy jest bardzo dużo, dlatego że w tej chwili inwestycja już praktycznie się kończy.
A mamy duży plac, który zamierzamy wykorzystać na boisko sportowe. Ten plac będziemy musieli już przygotować, przypuszczam, własnymi siłami, chociaż dzisiaj jeszcze trudno coś konkretnego jak powiedzieć. Boisko to i sala gimnastyczna na pewno. Sala gimnastyczna jest przewidziana w drugim etapie, z tym, że prawdopodobnie jeszcze nie jest przewidziany drugi etap. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę, dziękuję.